Szanowni Państwo, dostałem sygnał, że jesteśmy już online, dlatego chciałbym Państwa przywitać na kolejnym spotkaniu Instytutu Metropolitalnego z cyklu Metropolie Świata. Dzisiaj nietypowo występuję jako gościnny moderator. Jak widać, tak duża liczba spotkań, inicjatyw ze strony Instytutu Metropolitalnego spowodowała, że czasami także trzeba szukać moderatora na zastępstwo, żeby wesprzeć stałą ekipę Instytutu z Jakubem na czele. I dlatego mam dużą przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, ale głównym bohaterem zdecydowanie będzie pani profesor Justyna Danielewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, znana postać w świadku metropolitalnym w Polsce i nie tylko. Autorka między innymi monografii Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji. Reprezentantka silnego ośrodka łódzkiego, jeśli chodzi o sprawy metropolitalne w Polsce. I tematem dzisiejszego spotkania będzie współrządzenie w obszarze metropolitalnym Barcelony. Tak jak na poprzednich spotkaniach, najpierw prezentacja naszej dzisiejszej prelegentki, pani profesor, a później runda pytań. Tak samo jak do tej pory zachęcamy do zadawania tych pytań w komentarzach na Facebooku pod transmisją na stronie Instytutu. Myślę, że będę miał okazję wszystkie z nich zadać bezpośrednio tutaj pani profesor. A tymczasem oddaję głos naszej szanownej prelegentce i przenosimy się do Barcelony. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to miłe wprowadzenie. Proszę Państwa, no ja jestem, jak Łukasz powiedział, jestem z Łodzi, natomiast tym razem chciałabym zabrać Państwa do Barcelony, jako że Hiszpania jest świetnym miejscem do spędzania wieczorów, a Barcelona tym bardziej. Także serdecznie zapraszam. Udostępnię jeszcze ekran i już za momencik zaczynamy. Mam nadzieję, że jest widoczny ekranik. Widzimy ekran, ale jeszcze w tym trybie prezentera, więc jakbyśmy mogli spróbować przejść do takiego zwykłego. A dobrze, już do momencik, bo ja chyba udostępniłam nie ten ekran, który miałam udostępnić. Już moment. Tak, to był nie ten ekran. Teraz już powinno być w porządku. Okej, i jesteśmy chyba w trybie pełnoekranowym. Wszystko jasne, widzimy, słyszymy. Mam nadzieję, że w Facebooku również możemy zaczynać. Okej, proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić procesom, no niestety mniej poświęcono będzie ono turystyce, bardziej jednak procesom zarządzania w obszarze metropolitalnym Barcelony. I na początek chciałabym przedstawić kilka najistotniejszych faktów o samym mieście. No jak wszyscy wiemy, Barcelona leży na północno-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego i tym samym również Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, także bardzo atrakcyjnie jest położona. Jest drugim miastem Hiszpanii pod względem liczby ludności. Jest ona stolicą prowincji o tej samej nazwie oraz stolicą wspólnoty autonomicznej Katalonii. Jeśli chodzi o sam podział terytorialny Hiszpanii, to przypomnę, że Hiszpania dzieli się właśnie na wspólnoty autonomiczne, jest ich 17, oraz prowincje, i wspólnota autonomiczna Katalonii składa się z czterech prowincji, tak jak widzimy to tutaj na tym na obrazku. I Barcelona jest właśnie stolicą prowincji o tej samej nazwie.
Proszę Państwa, ta wspólnota Katalonii została przywrócona w roku 1976. Wtedy gdy zyskała Katalonia autonomię po reżimie Franco. Jeśli chodzi o ten podział terytorialny Unii Europejskiej, to jest ona na poziomie NUTS-2, a prowincje odpowiadają poziomowi NUTS-3. Cała Katalonia składa się z 947 gmin, które są strukturami ustalonymi na poziomie krajowym i ich korzenie sięgają jeszcze XIX wieku. To, co jest charakterystyczne dla tych gmin, to jest to struktura mocno rozdrobniona. Jeżeli sobie spojrzymy na gminy na terenie Katalonii, to tylko 64 z tych ponad 900 mają ponad 20 tysięcy mieszkańców, natomiast 488 gmin aż ma mniej niż 1000 mieszkańców. Ludność Barcelony, jak Państwo widzicie, sięga 1,7 niespełna miliona ludności, która jest skoncentrowana na stosunkowo małej powierzchni, bo 101 km kwadratowych, co oczywiście ma swoje przełożenie na bardzo wysoką gęstość zaludnienia, prawie 16 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Przy czym jeśli chodzi o obszar metropolitalny Barcelony, to mieszka w nim 2/3 ludności całej Katalonii. Natomiast sama prowincja Barcelona liczy 311 gmin. Oprócz podziału na wspólnoty autonomiczne i gminy jest jeszcze podział na okręgi, które zostały, taki odpowiednik naszych powiatów, które zostały przywrócone w roku 1987, niemniej jednak one w praktyce nie odgrywają jakiejś istotnej roli. Miasto Barcelona posiada też specjalny ustrój określony ustawą z 1960 roku. Ta ustawa nadaje miastu specjalne kompetencje w zakresie zarządzania transportem publicznym, wodociągami, gospodarką odpadami na obszarze 27 gmin. Władze lokalne i regionalne w Hiszpanii, one prowadzą oczywiście niezależne polityki rozwoju, natomiast takie kluczowe inwestycje infrastrukturalne związane czy to z autostradami, czy z szybkimi kolejami leżą w gestii władz centralnych. Wszyscy oczywiście wiemy, że Barcelona jest miejscem bardzo atrakcyjnym, jeśli chodzi o walory turystyczne, o walory kulturowe. 9 obiektów, które zabytkowych, które tam się znajdują, są wpisane na listę UNESCO. Dla fanów futbolu oczywiście Barcelona to klub piłkarski FC Barcelona. Także no jest marką, która jest na pewno szeroko rozpoznawalna na całym świecie. Jeśli chodzi o zmiany ludności, to oczywiście ludność zarówno Katalonii, jak i obszaru metropolitalnego Barcelony cały czas rośnie. I ten obszar metropolitalny Barcelony, czyli to AMB, z katalońskiego właściwie reprezentuje jeden z największych obszarów metropolitalnych w Europie i zajmuje 8 miejsce pod względem liczby ludności. Przy czym to, co jest interesujące, to to, że przyrost ludności jest silniejszy w gminach otaczających Barcelonę. Tutaj widać, że jak przedstawia się zaludnienie właśnie w poszczególnych gminach. No oczywiście Barcelona jest najbardziej zaludniona, ale te gminy w pobliżu granic miasta też mają dosyć duży poziom zaludnienia i o ile w Barcelonie ta liczba ludności nie rośnie, to w tych gminach bezpośrednio sąsiadujących z Barceloną już tak. Jak spojrzymy na strukturę populacji pod względem miejsca urodzenia, to widzimy, że
mieszkańcy obszaru metropolitalnego Barcelony, no głównie w większości są Katalończykami, ponad 20% jest też z pozostałych części Hiszpanii, ale aż prawie 20% są to imigranci. I jeśli chodzi o kierunki, z których te napływają obcokrajowcy do Barcelony, to na pierwszym miejscu jest Ameryka Południowa, a dokładniej rzecz biorąc Ameryka Łacińska, później Unia Europejska oraz Azja i Oceania. Patrząc na strukturę zagospodarowania gruntów w obszarze metropolitalnym, no, trzeba zauważyć, że 58% obszaru jest zabudowane, czyli siłą rzeczy bardzo duży jest też udział tych terenów zielonych. Gęstość zaludnienia wynosi 5000 na kilometr kwadratowy, co jest wskaźnikiem 20-krotnie wyższym niż średnia w regionie. Także pomimo tego dużego udziału tych terenów zielonych, ten obszar metropolitalny Barcelony jest terenem bardzo mocno zurbanizowanym. Jeśli chodzi o gospodarkę, to tutaj też trudno analizować, zresztą podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach, samo miasto w oderwaniu od właśnie jego obszaru funkcjonalnego. Jest to właściwie niemożliwe, ponieważ Barcelona i przyległe gminy są bardzo mocno ze sobą zintegrowane funkcjonalnie i po prostu taka odrębna analiza byłaby bardzo trudna. Ta integracja dotyczy nie tylko transportu, ale również gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Również liczne instytucje publiczne zostały przeniesione poza miasto centralne. W samej wspólnocie Katalonii mieszka 16% ludności Hiszpanii, natomiast produkowane jest 20% PKB całego kraju. I jak widać, 50% z tego PKB Katalonii to jest właśnie wytwarzane w obszarze metropolitalnym, natomiast no, prowincja ma tutaj 73-procentowy udział. PKB per capita jest wysokie, wynosi ponad 32 tysiące euro. Natomiast to, co ciekawe, to jest ono wyższe w tym regionie metropolitalnym niż w samej Barcelonie i co więcej, ta różnica z roku na rok rośnie na korzyść właśnie regionu metropolitalnego. W Barcelonie bardzo dobrze rozwija się sektor kultury i turystyki. Co roku ponad 10 milionów turystów odwiedza obszar metropolitalny. Jest to też jedno z niewielu miejsc, które jest zdolne do obsługi największych imprez kongresowych świata. Barcelona jest zresztą na pierwszym miejscu pod względem liczby międzynarodowych kongresów i liczby uczestników. Co roku organizowanych jest w obszarze metropolitalnym ponad 2000 rozmaitych kongresów i targów. Jeśli chodzi o inne gałęzie gospodarki, to Katalonia tradycyjnie była obszarem silnie uprzemysłowionym, począwszy od XIX wieku. Natomiast w ostatnich dziesięcioleciach to znaczenie przemysłu maleje na korzyść usług. I ten przemysł, który oczywiście dalej jest dosyć ważny, ale on w dużym stopniu podlega relokacji do zewnętrznego pierścienia metropolii. Także on jest już w samej Barcelonie odgrywa niewielką rolę, natomiast ma dosyć istotne znaczenie w obszarze metropolitalnym i jest to zwłaszcza przemysł tekstylny, produkcja samochodów, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny, papierniczy, spożywczy, przetwarzanie odpadów. No tam oczywiście są też ulokowane firmy, które są nam również dobrze znane. Jest tam fabryka Zata, jest znana wszystkim Roka, która produkuje materiały do wyposażenia łazienek, także szereg rozmaitych firm o zasięgu również międzynarodowym.
W obszarze metropolitalnym Barcelony znajduje się 66% wszystkich zakładów przemysłowych Katalonii, no i obecnie wiodący jest właśnie tutaj sektor usług, tak, zarówno w Barcelonie, jak i w regionie, jak i w Katalonii, no i tak samo zresztą w całej Hiszpanii. Barcelona to również wiele innowacji i 47% patentów, które pojawiają się w Katalonii, jest rejestrowanych właśnie w obszarze metropolitalnym. Pracodawcy z obszaru metropolitalnego Barcelony tworzą ponad 50% też stanowisk pracy w całej Katalonii. Jak sobie popatrzymy na bezrobocie, to widać, że ono maleje. No tutaj w roku 2020 widzimy skok, ale to bardziej na terenach poza obszarem metropolitalnym Barcelony, no i to jest ewidentnie najprawdopodobniej efekt pandemii wirusa COVID. Proszę Państwa, tyle tytułem takiego wprowadzenia, jeśli chodzi o ogólną sytuację taką w Barcelonie i jej obszarze metropolitalnym. Natomiast teraz bym chciała przejść już do kwestii stricte związanych właśnie z metropolią, właśnie z tymi powiązaniami funkcjonalnymi. I na początek delimitacja. Proszę Państwa, delimitacji obszaru metropolitalnego Barcelony możemy znaleźć bardzo wiele. Te, które tutaj widzicie, to one, te, które są podkreślone, to mają odzwierciedlenie później w dalszych procesach, bądź to zarządzania, bądź planowania tym obszarem. Natomiast są tutaj jeszcze inne delimitacje, które są opracowywane przez różne instytucje, przez różne ośrodki badawcze, przez Eurostat, przez OECD, przez jakieś agendy Banku Światowego i to też to, co tutaj widać, to nie wyczerpuje wszystkich delimitacji obszaru metropolitalnego Barcelony, które można znaleźć. Natomiast generalnie możemy sobie podzielić na dwa takie zasięgi tą delimitację, czyli po pierwsze to jest obszar metropolitalny Barcelony, czyli to jest to, co jest na niebiesko, który obejmuje 36 gmin, którego populacja przekracza 3 miliony i powierzchnia wynosi 636 km kwadratowych. Mówi się też o obszarze zurbanizowanym i to jest ten ciemnozielony i jak widać różne są tutaj te delimitacje, one nieznacznie, ale jednak się różnią. I również mówi się, to znaczy nawet się nie mówi, tylko istnieje region metropolitalny, czyli to na niebiesko, który, i tutaj też jak widać są różne delimitacje tego regionu, natomiast ta podkreślona to jest o tyle istotna, że jest to delimitacja, która jest sporządzona na potrzeby planistyczne, czyli to jest region, który został zdefiniowany przez rząd Katalonii dla planowania rozwoju miejskiego, mobilności i transportu. Cała Katalonia jest w ogóle podzielona na 7 jednostek planistycznych. Natomiast cały obszar metropolitalny jest bardzo silnie, czyli to jasnozielone, jest bardzo silnie powiązany funkcjonalnie z regionem metropolitalnym, który, jak już mówiłam, niczym nie ustępuje, jeśli chodzi chociażby o dochody temu obszarowi metropolitalnymi, a niektórzy badacze wręcz twierdzą, że region metropolitalny Katalonii powinien być traktowany jako integralna część obszaru metropolitalnego. Natomiast obszar funkcjonalny sięga terenów, które są oddalone nawet o przeszło 100 km od Barcelony, tak? I są to te tereny, które są wzdłuż szlaków komunikacyjnych, tak? Czyli wzdłuż wybrzeża, te dwa tutaj na północ i na wschód. Natomiast my się będziemy tutaj w tej naszej podróży dzisiaj skupiać na
na tych delimitacjach, które są podkreślone. Tutaj jeszcze tylko dodam, że ten region metropolitalny Barcelony obejmuje 7 powiatów. Proszę Państwa, jak wyglądał rozwój współpracy w obszarze metropolitalnym Barcelony? Otóż pierwsza taka instytucja, która była dedykowana do zarządzania tym obszarem, to była Metropolitalna Korporacja Barcelony, która powstała w 1974 roku, czyli jeszcze za dyktatury Franco, i ona obejmowała swoim zasięgiem 27 gmin i w kwestii swoich kompetencji miała planowanie przestrzenne, transport publiczny i gospodarkę wodno-ściekową. W tym czasie został też opracowany plan, generalny plan metropolitalny. Ja będę o nim jeszcze później mówiła dla wszystkich gmin, które wchodziły w skład tej korporacji. Ta korporacja Barcelony została zlikwidowana decyzją Regionalnego Parlamentu w 1987 roku. To oczywiście było spowodowane decyzją polityczną, ponieważ po prostu ani miastu Barcelonie, ani władzom Katalonii nie na rękę było istnienie tak silnego gracza, jakim była właśnie ta korporacja, i po prostu mogła zagrozić zarówno pozycji władz Barcelony, jak i regionu. Natomiast nowa konstytucja Hiszpanii z 1978 roku przekazała silnym tym wspólnotom autonomicznym również odpowiedzialność za zarządzanie metropolitalne. I w związku z tym, no właśnie, rząd Katalonii podszedł do tego w ten sposób, że na początek rozwiązał tego aktora na scenie metropolitalnej. Natomiast po rozwiązaniu korporacji zostały powołane przez Parlament Katalonii dwa związki gminne, które miały realizować konkretne zadania, czyli to miały być jeden z tych związków, to miał się zajmować ochroną środowiska i do niego weszło 33 gminy, drugi natomiast zarządzać transportem i tutaj weszło 18 gmin. Oprócz tego rok później powstało dobrowolne Stowarzyszenie Gmin Obszaru Metropolitalnego, utworzone przez 23 gminy, które przejęło na siebie te kompetencje, które nie zostały przejęte przez te dwie pierwsze organizacje. I jego działanie głównie było nakierowane na zarządzanie przestrzenią publiczną, na promowanie budownictwa komunalnego i jakieś takie mniej istotne sprawy. Jak sobie popatrzymy na zasięg terytorialny tych organizacji, to widzimy zielone to są granice tego związku środowiskowego, czerwone to jest to dobrowolne stowarzyszenie, a ten żółty to jest ten związek do spraw transportu. Także proszę Państwa, i te związki działały dosyć długo i w trakcie ich funkcjonowania zaczęła się rozpowszechniać nazwa obszar metropolitalny, która odnosiła się do terytorium obejmującego 36 gmin. Czyli to były te gminy, które były członkami jednego bądź kilku tych podmiotów, o których mówiłam, bądź też były objęte tym planem metropolitalnym, który był utworzony w roku 1976. Związki te funkcjonowały długo, właściwie do roku 2011, natomiast w roku 2009 powstało konsorcjum obszaru metropolitalnego Barcelony, które miało się przyczynić do łatwiejszej realizacji strategicznego planu dla Barcelony poprzez wykorzystywanie nowych instrumentów metropolitalnych.
I to konsorcjum też doprowadziło do tego, żeby, no, między innymi to konsorcjum doprowadziło do tego, że Parlament Katalonii 27 lipca 2019 przyjął ustawę, która powoływała na bazie trzech tych funkcjonujących organizacji metropolitalnych, czyli tego związku środowiskowego, transportowego i tego stowarzyszenia, właśnie obszar metropolitalny Barcelony. Przy czym faktycznie ten obszar zaczął funkcjonować dopiero w październiku 2011 roku i wtedy też to konsorcjum obszaru metropolitalnego zostało rozwiązane. Proszę Państwa, jak wygląda organizacja tego obszaru metropolitalnego, jeśli chodzi o organy? Są to, przede wszystkim na czele stoi prezydent obszaru metropolitalnego Barcelony, jest to burmistrz Barcelony. Mamy Radę Metropolii, która składa się z 90 radnych przedstawicieli poszczególnych gmin, które wchodzą do rady. Ilość tych radnych zależy od liczby mieszkańców każdej gminy. Oprócz tego mamy zarząd, który jest organem pomocniczym prezydenta w wykonywaniu jego kompetencji. On się składa z prezydenta i członków powołanych przez prezydenta spośród kandydatów, które wskaże rada. Zarząd może również wykonywać inne zadania na zasadzie delegacji organów obszaru metropolitalnego. I Rada Metropolii też może w celu usprawnienia swojej pracy tworzyć komisję rady. Oprócz tego mamy jeszcze komisję budżetową i 17-osobowy zespół menadżerów, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach, no, przede wszystkim w transporcie i mobilności, środowisko, przestrzeń, ale również w innych. Jeśli chodzi o zadania, no to właściwie tutaj mamy takie typowe zadania, jakie powinny mieć instytucje na poziomie metropolitalnym, czyli przede wszystkim zagospodarowanie przestrzenne, w tym udział w pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego Katalonii, przygotowywanie swoich planów. No oczywiście bardzo ważny jest transport i mobilność, czyli planowanie i zarządzanie transportem zbiorowym. Również wchodzi w gestię obszaru metropolitalnego Barcelony. Ja tutaj nie będę dokładnie tego wszystkiego omawiać, no bo właściwie wiadomo, o co chodzi. Później jeszcze bardziej się skupię na tych kluczowych kwestiach właśnie dla obszarów metropolitalnych. Jeśli chodzi o finanse, to roczny budżet kształtuje się na poziomie ponad 680 milionów euro, z czego 40% pochłaniają właśnie zadania związane z mobilnością i transportem. Finansowany jest z różnych źródeł, jak widać, obszar metropolitalny. Jest między innymi podatek metropolitalny, bezpośredni podatek metropolitalny, takie uprawnienia ma OMB i on stanowi 15% wpływów. 25% to stanowią różnego rodzaju opłaty, na przykład za świadczenie usług metropolitalnych. 52% są to transfery między różnymi poziomami administracji, czyli składki od gmin, od jakichś agencji wodociągowych, od władz portowych i tym podobne. Oprócz tego 5% stanowią dochody majątkowe, głównie z koncesji na rzecz prywatnych operatorów transportu, no ale również do budżetu wchodzą środki z Unii Europejskiej, czy też dotacje z budżetu państwa.
I proszę Państwa, teraz już bym chciała przejść do właśnie do takich kluczowych kwestii związanych właśnie z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych. No i pierwsza podstawowa kwestia, jak wszyscy wiemy, to jest planowanie przestrzenne. Tak, współczesna koncepcja urbanistyczna Barcelony została opracowana w 1859 roku przez znanego architekta Ildefonsa Serdę, który jest uważany za ojca urbanistyki epoki modernizmu. Serda zaprojektował sieć ulic, jak widzimy, na module kwadratu i one wszystkie mają jednakową szerokość, to jest 20 metrów i bloki miejskie mają wymiary 113 na 113 metrów, przy czym jak widać mają one ścięte narożniki, co pozwoliło na utworzenie takich atrakcyjnych placów i umieszczanie tam zieleni, fontan, jakichś pomników, takiej drobnej architektury, która po prostu uatrakcyjnia te miejsca. Natomiast jeśli chodzi, to oczywiście jest ten sposób zagospodarowania przestrzennego, to dotyczy no, tego samego centrum Barcelony, no bo później to jak w miarę jak się Barcelona rozbudowywała, to już nie do końca było to konsekwentnie zachowywane. Niemniej jednak no dotychczas ten układ jest w tym centrum miasta zachowany. Proszę Państwa, początki planowania dla obszaru większego niż samo miasto sięgają roku 1953, kiedy został opracowany plan dla Barcelony i sąsiadujących z nią 26 gmin i on zakładał osiągnięcie bardziej zrównoważonego terytorium i bardziej jednorodny rozkład ośrodków miejskich. W praktyce to jednak kiepsko się udało, bo i tak większość ludności skupiała się wówczas w Barcelonie. Natomiast można powiedzieć, że przełomowe znaczenie ma plan z 1976 roku, o którym już wspominałam, który był opracowany przez tą korporację dla 27 gmin. I tutaj to przeniesienie i ten, a ja może pokażę, jak ten plan wygląda. Ten plan, on zakładał również policentryczny rozwój sieci miast, głównie wzdłuż tych szlaków komunikacyjnych, jak tutaj widać. W pełni on zaczął być wdrażany do roku 79. Zakładał on też wprowadzenie nowego ładu przestrzennego poprzez stworzenie jasnych wytycznych dotyczących przestrzeni publicznych, zwłaszcza właśnie systemów transportu i komunikacji i jak widać zostały też zarezerwowane znaczące zasoby terenu pod obszary zielone, ale również pod obszary zbiorowej konsumpcji. W tym planie też już przewidziano, że Barcelona będzie gościć międzynarodowe festiwale i wydarzenia, które będą generować potrzebne bardzo miastu inwestycje w infrastrukturę, żeby po prostu umożliwić wzrost gospodarczy. I ten plan, jak powiedziałam, był konsekwentnie wdrażany. Jego wdrożenie ułatwiał fakt, że burmistrz Barcelony był jednocześnie prezydentem tego metropolitalnego rządu, który wówczas funkcjonował. Jeśli chodzi o kompetencje w zakresie planowania przestrzennego, to one są, jest tutaj w Hiszpanii możemy zaobserwować bardzo zaawansowane przenoszenie władzy ze szczebla państwowego na regionalny w tej dziedzinie, co jest zapisane już w Konstytucji Hiszpanii z roku 78 i również w statucie Wspólnoty Autonomicznej Katalonii. I te kompetencje bardzo silne właśnie leżą w rękach rządu metropolitalnego i w roku 1995 został przyjęty plan dla całej Katalonii. On przewidywał policentryczną sieć miast i opracował również wytyczne planistyczne do uwzględniania przy opracowywaniu kolejnych planów subterytorialnych.
I jednym z takich planów subterytorialnych to jest właśnie ten region metropolitalny Barcelony. Jak mówiłam, jest to jeden z 7 regionów planistycznych w Katalonii i on obejmuje 7 okręgów. I to, co ciekawe, to plan z tego, ten plan z 1976 roku, on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście tam było wprowadzane tysiące różnych zmian i poprawek, niemniej jednak on jest jeszcze dokumentem obowiązującym. Od 2015 trwają prace nad nowym planem, generalnym planem metropolitalnym już dla całego obszaru metropolitalnego, czyli dla 36 gmin. W tej chwili jest zakończony proces konsultacji, które trwały prawie rok. Są te efekty tych konsultacji są analizowane, no i oczywiście będzie on poddawany kolejnym procedurom. Proszę Państwa, kolejna niezwykle ważna rzecz w funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych to jest sprawny system transportu. I tutaj w Barcelonie i jej obszarze funkcjonalnym możemy doszukać się 3 wymiarów czy poziomów zarządzania mobilnością i transportem publicznym. I to jest tak. Po pierwsze mamy zarządzanie w obszarze metropolitalnym Barcelony. Po drugie mamy region metropolitalny Barcelony. A po trzecie mamy tu powiązania funkcjonalne z innymi obszarami jeszcze prowincji, a one nawet miejscami wykraczają poza granice prowincji Barcelona. I razem tworzy to wszystko zintegrowany system taryfowy. Tutaj widzimy, to jest taka infografika, która ilustruje podział na sfery, na strefy właśnie opłat w tym całym systemie zintegrowanym. Przy czym ten zintegrowany system transportowy, on się dostosowuje do historycznych realiów sieci transportowych, czyli obejmuje również te początkowe stacje pociągów dojeżdżających do pracy, które łączą te stacje z Barceloną, więc tak jak mówiłam, wykracza on nawet poza granicę prowincji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o planowanie transportu i kompetencje w zakresie tego planowania, to mamy tutaj różne instytucje, czyli mamy po pierwsze ATM, czyli Zarząd Transportu dla Regionu Metropolitalnego Barcelony, który to zarząd opracowuje plany infrastruktury. One mają perspektywę 10-letnią. W tej chwili od roku 2021 jest przyjęty plan z perspektywą do 2030. W tym planie są zawarte wszystkie działania związane z infrastrukturą transportu publicznego dla całego regionu metropolitalnego Barcelony, niezależnie od zaangażowanej administracji bądź operatora środków transportu. Plan ten jest tworzony partycypacyjnie przy udziale wszystkich gmin, przy udziale operatorów transportu, jak również użytkowników. Kolejny typ planów tworzony dla regionu metropolitalnego również przez ten zarząd transportu to są plany, to jest to główny plan mobilności, one mają perspektywę 5-letnią, w tej chwili od roku 2020 mamy plan do roku 2025. Więc to jest planowanie na poziomie regionu, natomiast na poziomie obszaru metropolitalnego tworzona jest taka strategia zrównoważonej mobilności, w skrócie to jest PMMU. Tutaj widzimy strategiczne cele tej strategii.
Generalnie ta strategia, ona umożliwia rozszerzenie i uszczegółowienie tego, co jest ustalone w tym planie dla regionu metropolitalnego z jednej strony, a z drugiej strony ustanawia wytyczne do opracowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej dla tych 36 gmin metropolitalnych, tak żeby te strategie lokalne były zgodne z ogólną strategią metropolitalną. Przy czym jeśli chodzi o mobilność mieszkańców obszaru metropolitalnego, to 43% podróży odbywa się pieszo bądź rowerem, natomiast 28% przy wykorzystaniu transportu publicznego, a 29% przy wykorzystaniu pojazdów prywatnych, no, przede wszystkim samochodów. Jak wygląda organizacja transportu? Więc tak, no, mamy obszar metropolitalny, który zarządza metrem i autobusami w tym obszarze metropolitalnym, natomiast pod tego zarządu wyłączony jest transport. Oprócz tego mamy zarządzanie na poziomie regionu, gdzie jest utworzona instytucja, w której skład wchodzi rząd Katalonii i właśnie obszar metropolitalny i władze miasta Barcelony i przedstawiciele rządu centralnego i Związek Gmin na Rzecz Transportu. Jest to związek, który jest utworzony przez gminy, które nie należą do obszaru metropolitalnego Barcelony. Również wchodzą tam rady okręgowe i jak widać to ATM obsługuje 346 gmin aż, tak, czyli ten obszar o tym największym zasięgu, o populacji prawie 6 milionów. Odpowiada też za funkcjonowanie tramwaju w obszarze metropolitalnym, zarządza 50 przedsiębiorstwami, które są operatorami tego transportu, no i odpowiada za ten zintegrowany system transportowy, tak. Tutaj również mamy innych aktorów w organizacji tego transportu, czyli mamy rząd Katalonii, który jest właścicielem infrastruktury metra. Mamy rząd Hiszpanii, który jest właścicielem sieci podmiejskich kolei oraz infrastruktury. Mamy i przedsiębiorstwo, które zarządza jeszcze inną siecią podmiejskich kolei. A oprócz tego i te wszystkie tutaj instytucje tworzą nam ten zintegrowany system taryfowy, czyli na jednym bilecie możemy ze wszystkich tych środków transportu korzystać, natomiast nie wchodzi do tego systemu autobus, który łączy lotnisko z centrum miasta, autobusy turystyczne, kolejka linowa, taki funikular na wzgórze Montijuc i taki też turystyczny, zabytkowy, niebieski tramwaj. Jak sobie spojrzymy na sieć tylko szynową, no to widzimy, że ona jest właśnie bardzo rozbudowana i sięga momentami poza granicę nawet prowincji Barcelony. Natomiast w praktyce rzeczywiście ten system, zintegrowany system transportu rzeczywiście w obszarze metropolitalnym bardzo dobrze działa, on jest bardzo, bardzo wygodny, bardzo jasno opisany i bardzo dobrze się z niego korzysta. Proszę Państwa, teraz chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat planowania strategicznego w Barcelonie. Ono sięga roku 1988. Był to moment, kiedy model miasta oparty na przemyśle wytwórczym, no, osiągnął swoje granice i trzeba było
myśleć o zmianie profilu aktywności gospodarczej. W roku 1987 burmistrzem Barcelony został ponownie wybrany Pascal Maragall, który był bardzo takim silnym liderem i potrafił do swoich pomysłów przekonać również innych aktorów. I wtedy rozpoczął się proces planowania strategicznego, a takim przyczynkiem do tego była informacja, że miasto będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Powstało wówczas Stowarzyszenie Strategiczne Metropolitalny Plan Barcelony. Była to taka organizacja prywatna, non-profit, taki think tank, którego zadaniem było gromadzenie i przekazywanie informacji, który miał wokół siebie zgromadzić jak najszersze grono interesariuszy. I jak widzimy, rzeczywiście tych interesariuszy tutaj jest wielu i są z rozmaitych obszarów, zarówno z sektora publicznego, jak i z prywatnego. I to stowarzyszenie zostało też utworzone po to, żeby tworzyć i promować strategie rozwoju, które właśnie miały wspierać ten rozwój i gospodarczy, i społeczny w oparciu o inwestycje realizowane przy okazji Igrzysk Olimpijskich. Nowością w tym procesie było włączenie go również w sferę społeczną, czyli nie tylko brano pod uwagę względy stricte ekonomiczne i biznesowe, lecz również społeczne, i wszystko było to robione wspólnie w porozumieniu z najważniejszymi instytucjami finansowymi i społecznymi miasta. Jeśli chodzi o początki tego planowania strategicznego, to w pierwszym etapie ono koncentrowało się na obszarze Barcelony. Powstały trzy takie plany strategiczne właśnie dla samego miasta Barcelony w roku 90, 90 i 94. No i oczywiście w roku 92 zostały zorganizowane Igrzyska Olimpijskie. To, na co należy zwrócić uwagę, to około 1/3 inwestycji, które były wtedy zrealizowane w związku z przygotowaniami do olimpiady, została zrealizowana przez podmioty prywatne. Natomiast drugi etap, rozpoczęty w roku 2002, on już dotyczył całego obszaru metropolitalnego, czyli koncentrował się na przekształceniu z miasta w metropolię. I powstał w roku 2003, został przyjęty strategiczny plan metropolitalny właśnie dla 36 gmin obszaru metropolitalnego, i on zakładał przekształcenie gospodarki regionu w kierunku gospodarki opartej na przedsiębiorczości i nauce, i oczywiście zapewniał też zrównoważony rozwój. Nowy wizerunek Barcelony, jaki został ujęty w tym planie, on również zakładał, że Barcelona będzie miastem wiedzy w Europie, zakładał wysoki udział aktywności właśnie w sektorach wysokiej wiedzy, po to, żeby podtrzymać atrakcyjność Barcelony w porównaniu z innymi obszarami metropolitalnymi, które oczywiście też już w tym kierunku się rozwijały. I to, co charakteryzuje to podejście do sporządzania tego strategii, to to, że ono miało właśnie charakter taki korporacyjno-partycypacyjny. Starano się zachować z jednej strony tożsamość tego obszaru, a z drugiej strony wspierać różnorodność poszczególnych gmin. No i oczywiście koncentrowało się to na wspólnej wizji rozwoju. Do roku 2009 udało się zrealizować projekty na kwotę 22 miliardów euro. Jak widać, one były z rozmaitych obszarów, tak, bo jest z zakresu mobilności i infrastruktury, i rozwoju zrównoważonego, no rozmaite, i rzeczywiście były to spektakularne przedsięwzięcia. To stowarzyszenie cały czas jeszcze funkcjonuje.
Natomiast w roku 2010 został sporządzony kolejny strategiczny plan metropolitalny dla całego obszaru metropolitalnego o nazwie Wizja 2020. On był również tworzony przy udziale bardzo wielu interesariuszy, jak widać, z szerokimi procesami konsultacyjnymi i obowiązuje do roku 2020, no czyli w zasadzie już powoli przestaje obowiązywać. Natomiast niezależnie od tego, co się dzieje w obszarze metropolitalnym Barcelony, to również trwają prace nad strategią metropolitalną, tak? Czyli w tym regionie planistycznym, który obejmuje te 165 gmin. I na razie są jeszcze w trakcie, też tutaj tych prac jest właśnie upamiętnianie też tych 30 lat takiej dobrej praktyki tego planowania strategicznego w Barcelonie. Proszę Państwa, oprócz tego, ponieważ jak widzimy ten plan na obszarze metropolitalnym Barcelony już się nam nieco zdezaktualizował, więc w tej chwili również są prowadzone prace od roku 2015 nad strategiczną wizją metropolii. Tutaj widzimy, jakie są główne priorytety w ramach tej strategii. Te prace trwały, to znaczy ta wizja jest już przyjęta, tak? Prace trwały od roku 2011 do 2014. Natomiast jest to tak, oprócz tego są tworzone metropolitalne plany działania. Czyli to ten PAM. W tej chwili jest to dokument, one są tworzone na okresy czteroletnie i są efektem porozumienia podpisanego między czterema grupami politycznymi, które wchodzą w skład rządu metropolitalnego. I w tych planach metropolitalnych określane są kamienie milowe, które należy osiągnąć, do osiągnięcia których zobowiązuje się instytucja w trakcie tej swojej czteroletniej kadencji, tak? Czyli te plany służą określeniu działań na poziomie operacyjnym. Proszę Państwa, no te efekty tego strategicznego zarządzania przez ten okres ostatnich 30 lat, one oczywiście są widoczne. One są widoczne przede wszystkim w pozycji Barcelony, która w różnych rankingach zajmuje wysokie pozycje. Tutaj jako najlepsze miasto na świata jest to ranking stworzony przez firmę konsultingową Resonans, która doradza między innymi w kwestiach rynku nieruchomości na całym świecie. Barcelona się znalazła na 8 miejscu. W Innovation Cities Index jest na 4 miejscu w Europie, natomiast na 21 wśród miast świata. Również w rankingu Global Power City Index jest na 21 miejscu wśród miast świata, natomiast jeśli chodzi o Europę, to jest na miejscu 9. Tutaj widzimy czołowe miasta globalne, Barcelona jest na miejscu 26. Także te działania, które są tam realizowane, niewątpliwie przynoszą efekty, natomiast no nie jest tak, że wszystko jest pięknie. Przede wszystkim głównym problemem w tym obszarze funkcjonalnym Barcelony, bo to nie tylko chodzi o ten obszar metropolitalny tych 36 gmin, ale również ten większy obszar funkcjonalny, to jest gąszcz rozmaitych kompetencji, które są podzielone między rozmaite instytucje. Problemem jest też niespójność podziałów administracyjnych i planistycznych, a nawet możemy powiedzieć, że jest tam jeden
wielki chaos instytucjonalny, jeśli chodzi o ten wymiar terytorialny. No, najlepiej też to widać po wielości koncepcji delimitacji obszaru metropolitalnego, że tutaj jest jakiś problem. Natomiast no, na pewno pozytywnym przykładem jest ta współpraca między olbrzymią rzeczywiście liczbą interesariuszy, którzy są w stanie osiągnąć konsensus i planować ten rozwój w perspektywie długofalowej. I na tym chciałabym zakończyć. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę. Przestanę udostępniać. Dziękuję bardzo za tę prezentację. Ja przyznam, że kilka razy gdzieś coś słyszałem, troszeczkę też analizowałem na przykład Barcelonę, ale pierwszy raz w takiej przekrojowej, całościowej formie, aktualnej także, bo doprowadzonej do 2020, to zobaczyłem, więc jestem bardzo usatysfakcjonowany. Przypominam o możliwości zadawania pytań naszej prelegentce. Prosiłbym o wpisy w komentarzach na Facebooku pod naszą transmisją. Sprawdzam jeszcze co chwilę, odświeżam, czy mi się gdzieś nie zawiesiło. Na razie jeszcze tutaj nie widzę, ale chciałem cię zapytać, w takim razie korzystam z tego, że jestem pierwszy, o taką kwestię, bo to, co jest formalnie jako obszar metropolitalny Barcelony określane, funkcjonuje jako te 36 gmin. Jak się tak przyjrzymy powierzchni, około 600 km2, to jest stosunkowo niewiele, tak? To jest troszkę więcej niż ma samo miasto Warszawa, powiedzmy, w swoich granicach administracyjnych. Więc to jest faktycznie obszar silnie zurbanizowany i jest taką, powiedziałbym, dość gęsto zaludnioną aglomeracją. Natomiast później mamy no, ten region już tam liczący 3-4 tysiące kilometrów kwadratowych o tej, powiedzmy, rozległości pewnie, którą normalnie kojarzymy z obszarem metropolitalnym. To już jest pewnie obszar bardziej dojazdów niż ciągnącej się ściśle zabudowy. I widzimy jednocześnie pewne takie przeskalowanie w tej nowej strategii, która dotychczasowa do 2020 była do tego obszaru 36 gmin. Jak rozumiem, ta nowa ma być dla tego trochę szerszego obszaru. Jakbym mógł o dwie rzeczy zapytać, czyli po pierwsze, czy są jakieś, powiedzmy, zauważyłaś jakieś napięcia pomiędzy tymi dwoma delimitacjami, tymi dwoma wymiarami przestrzennymi tej metropolii, a po drugie, czy jakby za tą, powiedzmy, nową wersją czy nowym zasięgiem strategii metropolitalnej mają też iść pewne zmiany polityczne, czyli czy także ten poszerzony obszar ma uzyskać taką silniejszą podmiotowość prawną i czy w którymś momencie tu nie wchodzimy już w kolizję z wyższymi szczeblami prowincji czy w ogóle całej Katalonii, bo taki silnie upodmiotowiony region metropolitalny, jak sama pokazałaś ze statystyk wynika, to obejmuje no, kawał Katalonii, czy rząd Katalonii no, tolerowałby takiego no, silnego, znaczy silniejszego niż do tej pory gracza na swoim terytorium, pomijając to, że sama Katalonia w ogóle jest w bardzo skomplikowanej sytuacji pewnie politycznej. Tak, no Katalonia oczywiście wiemy wszyscy, że pomimo tej dużej autonomii to jednak jest sporo zwolenników, którzy są, no, chcą po prostu kompletnej niezależności od rządu hiszpańskiego. No, na razie też wiemy, że takie próby zostały stłumione. Natomiast jeśli chodzi o powiększanie tego obszaru chociażby do tego regionu metropolitalnego od strony formalnej, to w tej chwili ja w ogóle o czymś takim nie słyszałam, tak? W ogóle się o czymś takim nie mówi, to jest stricte dla celów planistycznych w tej chwili stworzone. Natomiast czy są napięcia? Też się raczej nie spotkałam w tej chwili z tym, żeby były jakieś specjalne napięcia. Jak widać, pomimo tej całego gąszczu tych kompetencji, to jednak oni są w stanie jakoś się
poukładać, dogadać, nawet jak w tej Radzie tego obszaru metropolitalnego mamy przedstawicieli czterech różnych partii, to też są w stanie się porozumieć. Myślę, że to też jest efektem właśnie tej 30-letniej już współpracy w ramach tego planowania strategicznego, które no, przynosi wymierne efekty i one są widoczne no, zarówno w przestrzeni obszaru metropolitalnego Barcelony, jak i no, jak odczuwalne też przekładają się na jakość życia mieszkańców, więc sądzę, że to jest ten czynnik, który pozwala po prostu te potencjalne konflikty łagodzić. A jak widać, zwłaszcza na tym przykładzie tego transportu, no to ilość tych aktorów, którzy tam muszą się dogadać, to rzeczywiście olbrzymia. To od razu idąc za ciosem, bo się pojawiły pytania na Facebooku i skoro mówiliśmy o transporcie, pan Damian Hajduk, stały uczestnik naszych spotkań, pyta, jakie są powody wyłączenia niektórych środków transportu z tego zintegrowanego systemu metropolitalnego. Tam faktycznie na którymś slajdzie jakby kojarzę, że była ta klamra, która spajała większość tych środków, a coś tam pozostało poza. Czy byłabyś w stanie coś tutaj więcej dopowiedzieć? To znaczy tak, myślę, że tutaj mogę się domyślać. Mianowicie to były tego, wyłączone były podmioty typu na przykład właśnie ten shuttle z lotniska do centrum. Myślę, że jest to związane z po prostu ze względami ekonomicznymi. Gdyby były, i to jest też no, oczywiście odrębny podmiot, który obsługuje tą linię i gdyby to było w tym zintegrowanym systemie taryfowym, to oczywiście ta opłata za ten aerobus byłaby dużo niższa niż w tej chwili jest. Ja w tym momencie nie pamiętam, ile ona wynosi, ale ona jest zdecydowanie wyższa niż bilet. Niż bilet na taką zwykłą, pozostałe te środki transportu. No a oprócz tego to są to te pozostałe, ci pozostali operatorzy. To są operatorzy, którzy funkcjonują na obszarach, na których klientami są właściwie turyści. No jak właściwie w każdym kraju się z tego korzysta, tak? Czyli po prostu są to prywatne firmy, które zarabiają duże pieniądze, pobierając opłaty zupełnie niewspółmierne do tych, które są, to znaczy zupełnie inne, dużo wyższe niż te, które są, którzy płacą mieszkańcy korzystający na co dzień po prostu z tego transportu, tak? To są po prostu linie turystyczne, które obsługują wszystkie te atrakcyjne punkty w mieście. To jest kolejka linowa, która właśnie jest na tą górę, w której można podziwiać Barcelonę, gdzie tam jest również jedną z atrakcji turystycznych jest Stary Fort. Jest to ten funikular, czyli ta taka kolej. Ja nie byłam w stanie tutaj znaleźć dobrego tłumaczenia na polski, ale wiem, że to w naszym języku też się już tak przyjęło. Więc to wszystko to są atrakcje turystyczne, więc po prostu z czystych względów ekonomicznych przypuszczam, że w ogóle ci operatorzy tych środków nie są zainteresowani włączeniem do tego transportu, do tego systemu zintegrowanego. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, tym razem pan Karol Piątkowski, a to akurat nasz student UAM-u Zintegrowane Planowanie Rozwoju. Jakie bariery istnieją we współpracy samorządowej, jakie są osiągnięcia współzarządzania i jakie działania można by wdrażać w Polsce na podstawie doświadczeń z Hiszpanii? O tych osiągnięciach wydaje mi się, że trochę mówiłaś, ale właśnie może spójrzmy na te najpoważniejsze bariery, co nie wychodzi, a druga rzecz, jakbyś miała taką jedną czy dwie rzeczy, które najbardziej warto byłoby przenieść tego doświadczenia barcelońskiego do Polski, co byś rekomendowała, wybrała? To może zacznę od tych rekomendacji. Myślę, że tutaj tylko to jest ciężko przenieść, tak? Bo to nie jest coś, co można przenieść, to musi się wyłonić samo. To jest kwestia takiego silnego przywództwa właśnie w sektorze
publicznym, które właśnie w toku tego tych doświadczeń związanych z tym planowaniem strategicznym doprowadziło do osiągnięcia znaczącego obecnie konsensusu politycznego i społecznego. Natomiast myślę, że zdecydowanie na nasz polski teren bym przeniosła no w ogóle możliwość utworzenia instytucji, która obszarem metropolitalnym zarządza i po pierwsze ma stosowne do tego uprawnienia, a po drugie ma środki finansowe. No wiemy, że w niektórych metropoliach się to dzieje, tak jak w Górnośląskiej, i są plany, żeby były również w Trójmieście, w Łodzi i w Poznaniu też. Ale na razie to nie do końca wychodzi, natomiast tam się to udało, czyli ma obszar metropolitalny po prostu swój własny budżet. I myślę, że również że ten budżet, z którego mogą czerpać, no, który się przekłada na korzyści dla wszystkich gmin właściwie w obszarze metropolitalnym, to jest to, co powoduje, że nawet jak są jakieś tarcia, to oni są w stanie dojść do konsensusu, tak? Więc ja myślę, że ta tradycja współpracy eliminują te bariery, to silne przywództwo i właśnie no, postrzeganie tych, po prostu dostrzeganie tych korzyści, jakie ta współpraca daje, tak? To widać też, widzą, że PKB rośnie, że wygodniej się żyje, że ta jakość życia się podnosi, że są atrakcyjne otoczenie, to wszystko ma swoje efekty. Nie wiem, czy wystarczająco panu odpowiedziałam, ale tak. Zawsze jeszcze możliwe są, myślę, indywidualne konsultacje później. Oczywiście, zapraszam. Ale jeszcze jest pytanie od pani Gabrieli Rębasz. Bardzo ciekawy wykład, dziękuję serdecznie. Tu się chyba zgadzamy, że jak najbardziej interesujące to spojrzenie na faktycznie współzarządzanie, czyli to przenikanie się zarówno pewnych inicjatyw, powiedzmy, czy struktur odgórnych, jak i tej inicjatywy oddolnej. No, ciekawie szczególnie przed tą olimpiadą w Barcelonie, gdzie faktycznie to grono tych, ta koalicja naprawdę była faktycznie szeroka instytucjalnie, podmiotowo. Ale pani Gabriela ma jeszcze pytanie o gentryfikację centrum ze względu na turystykę. Czy może wie pani, gdzie szukać informacji na temat planowania w kontekście tego problemu? Ja może jeszcze troszeczkę inaczej jeszcze zadam to pytanie, czy ta kwestia, z której Barcelona jest znana, tej turystyki, która w nadmiarze, no przynajmniej oczywiście przed pandemią, powiedzmy wręcz zaanektowała trochę to miasto właściwe, szczególnie centrum. Czy to jest jakiś problem, czy zagadnienie, które z punktu widzenia metropolitalnego jest w jakiś sposób rozpatrywane, odnoszą się do niego te strategie, czy raczej jest to problem samego miasta centralnego i powiedzmy trochę dlatego poza tym zakresem zainteresowania metropolitalnego? Na ile jest to problem lokalny, o ile można tak powiedzieć, samego miasta, na ile i cokolwiek się jakby w tym kierunku dzieje, czy próbuje tym zarządzać z poziomu metropolitalnego? Jest to na pewno problem i on jest widoczny. On jest widoczny. O Jezu, zaraz, bo mi się tu coś... Okej, bo mi się tutaj włączyło coś. Także ten, proszę Państwa, ten problem jest rzeczywiście widoczny, wypierania w pewnym sensie mieszkańców przez turystów. I to widać chociażby w malejącej liczbie ludności, która maleje właśnie w samej Barcelonie, w mieście Barcelona, natomiast rośnie w gminach, które bezpośrednio z Barceloną, bezpośrednio, ale również w tym drugim pasie graniczą z Barceloną.
Przyczyną tego jest przede wszystkim to, że ceny mieszkań w Barcelonie są bardzo wysokie. One są tak duże, że po prostu część osób wybiera mieszkanie poza Barceloną, woli dojeżdżać, co też jest oczywiście możliwe dzięki temu dobrze zorganizowanemu systemowi transportu i po prostu ludzie wybierają mieszkanie pod Barceloną. Często jako główne miejsce zamieszkania wybierają domy. Że tak jak Łukasz powiedziałeś, że rzeczywiście Barcelona tymi turystami jest zalewana. Ja w dodatku miałam, no, trudno to nazwać przyjemnością, ale okazję być w Barcelonie, jak był mecz FC Barcelona z Manchesterem United. Więc to było coś niewyobrażalnego. Nie dało się po prostu wejść do stacji metra, tak? Więc rzeczywiście było bardzo dużo tych, no tutaj jeszcze oprócz turystów, to jeszcze dodatkowo kibice. Więc na pewno ten problem jest zauważalny. Natomiast ja przyznam się, Gabrysiu, że ja tak dokładnie nie wnikałam. Boję się, czy nie straciliśmy połączenia z panią profesor. Halo, halo? Okej, ja cię słyszę, nie widzę w tej chwili. Nie widzisz mnie? O. Ale słyszymy, to myślę, że to będziemy zmierzać powoli do końca, to zobaczymy, uda nam się mimo wszystko, mam nadzieję, dokończyć jeszcze tą rundę pytań. Teraz mnie coś przerywa. Nie wiem niestety, po czyjej stronie jest problem. O, teraz słyszę, ale... Dobra, to dokończmy jeszcze. Przepraszam, że ci przerwało, ale teraz cię chyba słyszymy, mam nadzieję, wszyscy. To znaczy, no nie wiem, co było słychać, tak? Natomiast mówiłam, że się gentryfikacją tak nie interesowałam, także nie jestem w stanie tutaj Gabrysi polecić jakiejś literatury konkretnej, tak? Co w tej dziedzinie jest robione. O, jeszcze moje psy zaczęły szukać. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to powoli jest znak, że możemy konkludować nasze spotkanie. Myślę, że faktycznie to mówiliśmy o metropolii, która jest ciekawa na skalę światową. Bardzo, Justyno, dziękujemy za to przedstawienie. Myślę, że jest dużo rzeczy do tutaj, które mogły zainspirować z tego przykładu barcelońskiego. Oczywiście zachęcamy jak zwykle do samodzielnych dalszych eksploracji tego tematu. I co? I mam nadzieję, że widzimy się po raz kolejny na kolejnych edycjach Metropolii Świata. Jeszcze raz serdeczne podziękowania. Dziękuję Instytutowi Metropolitalnemu za zaproszenie do prowadzenia dzisiejszego spotkania. Najbardziej dziękujemy pani profesor Justynie Danielewicz za przedstawienie prezentacji. Bardzo dziękuję też wszystkim z Państwa, którzy oglądali nas, lajkowali, zadawali pytania, komentowali. To zawsze jest bardzo ważne, że widzimy, że to idzie nie gdzieś w powietrze, tylko spotyka się z reakcją, że ktoś nas ogląda w tych czasach. Dziękuję Ci bardzo, Justyno. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Łukaszu za prowadzenie. Również dziękuję Instytutowi. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.